Legendy zwykle przypominają o ważnych zdarzeniach, które zajść by mogły, lecz prawdopodobnie nigdy nie zaszły. Gdyż wtedy byłyby historią, nie legendą. Ale zamieszkują je ludzie dokładnie tacy jak my, często dzieci. Z nimi łatwiej nam się uosobić, wszak każdy z nas kiedyś był dzieckiem. Ważne miejsca spowija wiele legend. Im ważniejsze i starsze, tym ich więcej. Naszą uwagę przykuwają nimi różni bardowie, skaldowie i minstrele, dla których słowa są przędziwem, a historia osnową do utkania niczym na arrasach obrazów słynnych miejsc. Tak słynnych jak Wawel. U stóp Wawelu mieszkał sobie pewien chłopiec. Miał 13 lat i fascynowało go wiele rzeczy. Jedną z nich był srebrny dźwięk wawelskiego dzwonu Zygmunt, rozbrzmiewający tylko w chwilach najważniejszych dla miasta i kraju. Jeśli znacie 13-letnich chłopców, to wiecie, że za nic mają aurę świętości i wyjątkowości dzwonu. Zwłaszcza gdy presja rówieśników każe kompanii zgranych zuchów zakraść się do wieży i rozhuśtać dzwon. Nawet legenda nie zdoła ukryć dźwięku tego dzwonu. Nie ukryją się więc i tarapaty, w jakie chłopiec, powiedzmy Staś, się wpakował. Przyprowadzono go przed oblicze biskupa, a ten na szczęście nie wtrącił go do lochu, a tylko oznajmił mu, że na dźwięk Zygmunta trzeba sobie najpierw zasłużyć. Kto wie, jak dalej potoczyłaby się ta opowieść, w jakie baśniowe krainy zaprowadziłaby małego Stasia spod Wawelu, gdyby tego zalążka legendy nie zepsuła historia. Chłopiec rezolutnie odpowiedział, że i owszem, że na ten dźwięk zasłuży. I rzeczywiście, 25 lat później, zgromadzeni na pogrzebie Stanisława Wyspiańskiego, bo to właśnie on był tym małym chłopcem, usłyszeli bicie Zygmunta. Dzwon jest bardzo wdzięcznym tematem legend. Spytajcie babcie. Albo wyszukajcie w internecie. Skąd w głębinach Wisły, nieopodal Wawelu, wziął się zatopiony dzwon? A teraz posłuchajcie naszej wersji legendy o krakowskim hejnale. Pewnego dnia, wiele, wiele lat przed Stanisławem Wyspiańskim, wzgórze wawelskie spowiła mgła tak gęsta, że nikt nie wiedział, czy to czary jakieś, czy może smoka znowu dręczy niestrawność. Jedno jest pewne, z zamkowych murów nikt niczego nie dałby rady dostrzec. No, może z wyjątkiem końca własnego nosa, bo buty ginęły we mgle. Szczęśliwym trafem tego właśnie dnia pewne młode pachole, być może również mające na imię Staś, miało po raz pierwszy pełnić służbę na jednej z wież Wawelu, wyglądać z niej nadciągających wrogów. A może nadlatujących smoków? Ten dzień był dla niego bardzo ważny. Taka służba oznaczała niezwykłe wyróżnienie, nawet jeśli było się chłopcem mieszkającym przy głównej ulicy miasta, biegnącej od rynku ledwie przed stuleciem wytyczonego do starodawnego zamku i katedry na nadrzecznej skale. Staś był tak zaaferowany, że wstał o wiele wcześniej niż wszyscy, wyszedł z domu i w tej potwornej mgle, choć nie tak gęstej jak na Wawelu wznoszącym się na skalę na skraju rzeki, pomylił kierunki. Miast ku zamkowi ruszył w przeciwną stronę. Wśród tumanu nawet nie zauważył, że przeszedł przez rynek. O błędzie przekonał się dopiero, gdy dotarł do bramy świętego Floriana. Na szczęście miał jeszcze wiele, wiele czasu. Na tyle, by sprawdzić, co też się dzieje za murami miasta. O ile gęsty opar znad fosy pozwoli mu coś zobaczyć. Tak, ciekawość wzięła górę i Staś szybko wspiął się po schodach na mur. Mgła kłębiła się za nim w postaci długich pasm, bajecznych i tajemniczych. I oto nagle silniejszy powiew porannego wiatru rozwiał jeden z sekretów skrytych za białymi, kłębistymi smugami. Na wysokości kościoła świętego Floriana, stojącego we Florencji,
Tak, nie przesłyszeliście się. Właśnie tak wówczas nazywano kleparz. Ze dwie kopy brodatego chłopa, uzbrojonego w powyginane łuki, właśnie zsiadało skrępych koników. A tu na murach nikogo. Staś nie miał pojęcia, który cech miał strzec murów przy bramie floriańskiej. W takie tajniki służby jeszcze go nie wprowadzono. Serce łomocze mu jak gołębiowi, który nieopatrznie dał się pochwycić na rynku. Jak bardzo chciałby teraz stać w oknie jednej z wielu wież Wawelu i uderzać w dzwon, obudzić całe miasto i dać znak obrońcom, by niezwłocznie pospieszyli na mury. Wróg był jednak tak blisko. A Wawel tak daleko. Nawet jeśli Tatarzy zamarudzą dłużej za murami, nie zdąży dobiec, nie zdąży ostrzec. Za późno. Mimo to trzeba spróbować. W kilku susach zbiegł z muru i co sił w nogach pognał pustą ulicą. Aż do rynku. Tu mgła jakby zrzedła. Dzięki temu dostrzegł, że niewielkie drzwi hejnalicy wieży, która tak jak wieże wawelskie służyła do ostrzegania mieszkańców Krakowa, są uchylone. Co tchu w piersiach, pokonał wszystkie schody wiodące na szczyt wieży, rozejrzał się wokół. Opar rzedł, mgła ustępowała. Tymczasem Tatarzy podeszli już pod samą bramę, choć zza murów wciąż widoczne były ich głowy w szpiczastych czapkach. Nie sposobili się do ataku na silnie obwarowaną bramę, lecz szukali słabego punktu fortyfikacji. Chłopiec rozejrzał się wokół i zobaczył trąbkę. Uniósł ją do ust i zagrał melodię. Wcale nie na alarm i trwogę. Radosną i skoczną, doskonale mu znaną, melodię hejnału. Hejnał to z węgierskiego świt. Melodia mająca zerwać ludzi z łóżek, a tamtego dnia miała zagrzewać do boju, do obrony miasta. Serce skoczyło mu z radości, gdy zobaczył pierwszych na wpół rozbudzonych strażników spieszących ku murom miasta i nawołujących innych na wpół rozbudzonych towarzyszy, by do nich dołączyli. Nawet nie usłyszał furkotu nadlatującej pierzastej strzały celnie wystrzelonej przez jednego z Mongołów z krótkiego, refleksyjnego łuku o naciągu wielu dziesiątek funtów. Przecież do ataku na tak znaczne miasto wybierano najwspanialsze regimenty, najpierwszych strzelców. I nie poczuł, gdy przebiła mu gardło. Gdy padał na podłogę wartowni na najwyższym piętrze hejnalicy, w oddali dojrzał wieże Wawelu, z których miał strzec miasta, i wtedy usłyszał bijący na trwogę wawelski dzwon. A może to tylko krew po raz ostatni zapulsowała w jego skroniach. Była to jego ostatnia myśl. Na pamiątkę poświęcenia chłopca, który przez chwilę stał się jedynym obrońcą wielkiego miasta, hejnał jest grany codziennie na cztery strony świata. I urywa się w pół dźwięku. Wspomniałeś w naszej legendzie o smoku, tak mimochodem, a ja zobaczyłam to ogromne zielone cielsko, skrzydła i buchający ogień. Opowiemy, skąd się wziął w Krakowie? Wiele już lat minęło, odkąd korona spoczęła na skroniach dobrego króla Kraka. Pod rządami prawego i mądrego władcy kraina płynęła mlekiem i miodem. Z nieprzyjaciółmi zawarł pokój. A tych nielicznych, którzy go naruszali, pokonał jasnym orężem. Zbudował piękny zamek zwany Wawelem, a z jego wież, jak okiem sięgnąć, stary król widział tylko własne królestwo. Szerokie żyzne pola, na południu kończące się linią nieprzebytych gór. Królestwo Kraka rosło w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Miasta były bogate, kościoły strzeliste, a bydło i wszelka nierogacizna grubiutkie i radosne. Jednak nie wszystkim była w smak ta sielanka.
pojawiły się pogłoski o złej magii. Zazdrość, która zawsze jest cieniem chwały, przybrała namacalne kształty. Gdzieś w dalekich, bezkresnych krainach ze złych słów splutł się w serpentyny łuską pokryty uskrzydlony kolczy pancerz, którego nie przeszyje najszybsza nawet strzała. Złe myśli zbiegły się i skręciły pod nim wielkie muskuły. I tak oto narodził się smok. Wielki jak skała, ze skórą i sercem twardszymi od granitu. Życie dała mu ludzka zawiść. A wraz z życiem niezrównaną czujność, niezawodny wzrok, słuch i węch. To one zaprowadziły nieodrodnego syna Kainowego do szczęśliwego królestwa. Nikt nie umiał stawić mu czoła. A już na pewno nie wieśniacy, których tłuste owce pochłaniał. A już na pewno nie mieszczanie, których beczki z winem opróżniał jednym haustem, przegryzając szynkami od roku suszonymi pod strychem. Król naturalnie wysłał przeciw bestii swoich rycerzy. Nic jednak nie wskórali. Bo jak tu walczyć, gdy płomienny oddech rozgrzewa zbroje do czerwoności, a jedno machnięcie skrzydłem bestii obala cię razem z koniem w kurz drogi i popiół spalonych traw. Paląca zawiść, z której zrodził się gad, przyciągała go nieuchronnie do królewskiej stolicy, do Krakowa. Tu czekała na niego nieprzyjemna niespodzianka. Kamienne mury, których pazur nie skruszy, a ogień nie spali. Długo krążył wokół miasta, wystawiony na ciężkie kamienie, miotany z wyrzutni na murach. Cóż z tego, skoro nawet celne trafienie nie mogło poważnie zaszkodzić smokowi. A ten tymczasem wypatrzył w skale pod murem zamku wawelskiego szczelinę, w którą się rychło wślizgnął i z której tylko nocą wychodził. Na łów! Na Krakowian padł strach. Bali się nawet wypowiedzieć imię bestii. Szeptali tylko między sobą, że oto ten, którego imienia nie należy wspominać, groza przedwieczna. Zamieszkał pod miastem, ujmując szczęścia, zasmucając oblicza i kładąc kres tłustym latom. No bo co za kupiec przyjedzie tu, gdzie grasuje smok, gotów zjeść kupca wraz z końmi, towarami i wozem, a znalezione złote dukaty ukryć w swojej jamie? Za to w przeciwieństwie do kupców, śmiałków gotowych zgładzić smoka przybywało wielu. Ich kości wyławiano z Wisły jeszcze daleko, daleko za Krakowem. A nawet z Bałtyku. Ich bezużyteczne dzidy i tarcze posłużyły smokowi za zasieki przed jamą. Stawał między nimi co rano i głośnym rykiem oznajmiał swój głód. Jeśli nie zaspokojono go za dnia, nocą gad zakradał się do miejsc, w których nigdy nie pomyślelibyście, że smok się zmieści. I porywał, a to kury, a to weselną wieczerzę przygotowaną na dzień kolejny, a to dzieci, czy nawet młodzież. Zaczęto go zwać nocnym wędrowcem. Gdy w mieście poczęło brakować wszystkiego, a zwłaszcza nadziei, pojawił się młodzieniec o jasnych włosach, w niemodnym ubraniu, z koniem tak wychudłym, że przypominał rybę. Później mówiono, że człowiek ten naszedł od północy, od bramy floriańskiej. Nie sposób opisać, ile przeciwności musiał pokonać, zanim stanął przed królewskim obliczem. Królu, ja bestię zabiję. Potrzebuję tylko... I tu zuchwały młodzian podbiegł ku królowi, nim gwardia zdążyła powstrzymać go w pół kroku. Po czym dobrą chwilę na królewskie ucho szeptał. Jakże zdziwili się dworzanie, gdy twarz króla rozpogodziła się, a na ustach zagościł dawno niewidziany uśmiech. Dajcie mu czego chce, taka jest wola króla. Jeśli nie on, to kto nasze królestwo ocali? Szybko dostarczono więc, o co prosił. Skórę owcy z niewielkiej sionki przy królewskiej kuchni. Dwie ryby i ser z samej kuchni. Siarkę przyniósł królewski alchemik. Żrący potaż zapewnił królewski leśnik. A beczkę smoły przytoczono z zamkowego arsenału. Młodzieniec wyprosił wszystkich z komnaty, którą mu król użyczył, zatrzasnął jej drzwi, zjadł obie ryby i ser. No a co? I wziął się do roboty. Zajęła mu całą noc, bo z pełnym brzuchem przecież źle się pracuje.
ale w końcu wyrychtował całkiem udanego barana. Zarzucił go sobie na ramię i ustawił przed smoczą jamą, nim świt rozjaśnił niebo. Gdy tylko bestia przebudziła się i jak co dzień rano wychynęła z jaskini, by rykiem terroryzować miasto, dostrzegła barana i ucieszyła się z ofiary. Wreszcie docenili potęgę moich pazurów i ryku. Nie będę już ocierać sobie łusek o ściany wąskich zaułków i wbijać w wież kościołów w brzuch, gdy wyjdę na miasto, pomyślała z zadowoleniem. Chła! Smok połknął barana, nawet go nie gryząc. To przypuszczalnie wydłużyło mu życie o jakiś kwadrans? Tyle bowiem potrzebował kwas żołądkowy, by przeżreć baranie skóry, rozpuścić siarkę, potaż i smołę i stopić je w jedną palącą substancję. Smokom ogień był miłym druhem, gdy buzował wokół skóry pokrytej ogniotrwałą łuską, ale niegdy płonął im w żołądku. Dlatego gad, z bólu wijąc się jak wąż, ruszył ku Wiśle. Nie miał daleko. Pił i pił. Co tam pił? Żłopał. Hektolitr za hektolitrem. A wiedzieć musicie, że płonącej smoły wodą się nie gasi. Podstawy BHP nie zmieniły się od czasów piastowskich. Żar zmieniał wypitą wodę w parę, podnosząc coraz bardziej ciśnienie wewnątrz bestii. Bum! Nawet magiczne stwory przegrywają z fizyką. Huk towarzyszący rozpęknięciu się smoka na części 3004 słychać było podobno w odległym Rzymie. Radosne okrzyki mieszczan niosły się bliżej. Może tylko do Bochni, a już na pewno do Wieliczki. Smoka nie ma! Jesteśmy wolni! Co za radość! Kto jest naszym wybawcą? A król przywołał do siebie młodziana i uradował się niezmiernie, gdy okazało się, że jest on królewiczem z dalekich ziem, wygnanym przez podstępne młodsze rodzeństwo. Wówczas, bez najmniejszych oporów, zgodnie z pradawnym zwyczajem, król oddał mu swoją córkę za żonę. A skąd w niektórych wersjach tej legendy wziął się szewczyk? Owszem, był i szewczyk. Z kawałków smoczej skóry zrobił buty tak drogie, że nikogo nie było na nie stać. I tak długo rozpowiadał, że to on zabił smoka, aż sam w to uwierzył. No, to co znaczy dobry PR. A skromny królewicz nie prostował nieporozumienia, bo unikał rozgłosu. Sprawdźcie sami. Nie miał konta na Facebooku, nigdy nie było go na Instagramie, trzymał się z daleka od TikToka. Historia ze smokiem nie była jedynym nieszczęściem, jakie nawiedziło gród Kraka. A Wisła spod wawelskich murów zabierała nie tylko ofiary bestii. Tam, gdzie Wisła niegdyś wywijała swój największy zakręt, stoi wysoki kurhan, kopiec Wandy. To jedna z bardzo niewielu tak starych pamiątek po kobietach w dziejach miasta. A przecież żyło ich tu tyle, co mężczyzn. Jak nie więcej. Skąd kurhan Wandy, kopiec wzniesiony rękami tysięcy ludzi, tak daleko od centrum Krakowa? Jak zawsze w Krakowie, odpowie legenda. Gdy dobry król Krak pozbył się smoka, począł rozbudowywać stolicę w Krakowie. A jego żona poczęła córkę, Wandę. Gdy Wanda dojrzała do ożenku, wedle obyczaju, w poszukiwaniu odpowiedniego męża, do najpierwszych sprzymierzeńców mądrego króla wysłano rzutkich gońców. Chyba jednak nie wszyscy z nich byli tak sprytni, za jakich się podawali. Bo jeden z nich przez pomyłkę zbłądził do obozu wroga. A może po prostu w drodze w dalekie kraje został przyłapany przez nieprzyjaciela. Grunt, że strofy, którymi miał zachęcać kandydata do ręki królewny i jej piękny obraz, który wiózł w sakwach, trafiły do Rydygiera. Młodego księcia, którego ród od wielu pokoleń wojował przeciwko rodowi Kraka. Z jednej strony taka swadźba, czyli ślub, mogłaby położyć kres wzajemnej wróżdzie, czyli zemście jednego rodu na drugim i drugiego na pierwszym za doznane krzywdy. I ciągnącej się od pokoleń walce na śmierć i życie. Z drugiej wiadomo było, że po ślubie to Rydygier będzie decydował o losach królestwa Kraka i Wandy. A na to ani Krak, ani jego poddani, ani sama Wanda nie mieli ochoty.
Rydiger był jednak młody i zapalczywy, podobnie jak cała jego drużyna. Wkrótce stanął razem z nią u wrót Wawelu i ogłosił: Królu, jeśli nie otrzymam ręki twojej nadobnej... Tak się kiedyś mówiło, pięknej. To ogniem i mieczem, żelazem i pięścią spustoszę twoje królestwo, a mury każdego zamku, z którego będziesz mi bronił dostępu do Wandy, zrównam z ziemią. Wygląda na to, że w dawnych czasach... Przeszło 1000 lat przed Tinderem i Facebookiem. Całkiem inaczej dobierano sobie życiowe partnerki. Król Krak, przemyślny i sprawny w polityce, zaprosił Rydygiera do miasta wraz z drużyną. Wiedzeni honorem rycerskim goście kurtuazyjnie złożyli całą broń, jaką dysponowali, w jednej ze świątyń, tuż za bramą miasta. Król liczył, że nieprzychylność córki będzie tak wielka, że młody śmiałek się zniechęci. Jednak zaślepienia miłością i ambicją tak łatwo pokonać się nie da. Gdy tylko Rydygier zobaczył chmurną i niedostępną Wandę, zapałał do niej jeszcze większym uczuciem. Tak, na pewno był gotów się o nią bić, wojować i zwyciężać. Zdesperowana Wanda długo chodziła po komnacie, dumając, co zrobić. A gdy komnata stała się dla niej za mała, wyszła na wawelskie mury. Stamtąd zobaczyła płynącą u stóp wzgórza Wisłę. Rozejrzała się, spojrzała na księżyc, a była to pełnia. Pomodliła się do bogów i bogiń rzeki, by ją przyjęli. I nie namyślając się wiele, oddała się w ich opiekę. Skoczyła. Rankiem nikt nie mógł znaleźć królewny. Rydygier ponoć rwał sobie włosy z głowy i ślubował, że ją znajdzie, choćby miał dotrzeć do krańców ziemi. Wisła wyrzuciła ciało Wandy w obrębie dzisiejszego miasta. Jednak w czasach Wandy był to dystans, który nie każdy mógł przebyć w ciągu jednego dnia. Zwłaszcza gdy wezbrały rzeki, a bory były pełne zwierza i pełno zbójców na drodze. Dopiero na trzeci dzień przybył goniec ze smętną wieścią. Nad Wisłą, kilkanaście kilometrów od Wawelu, znaleziono ciało młodej kobiety, ubranej w drogie szaty i z pierścieniem córki Kraka na palcu. Była z wszelką pewnością martwa, choć jej ciało spoczęło na piaskowej łasze w takiej pozie, jakby spała. Na jej uśmiechniętej twarzy malował się wielki spokój. Rozpaczy i szlochom nie było końca. Wkrótce przez aklamację, czyli popierając propozycję gromkim krzykiem, zdecydowano, by królewnę uczcić wysokim kopcem, w miejscu, w którym święta rzeka złożyła ją na brzegu. Co się stało z Rydygierem? Żadna z kronik nie wspomina księcia o tym imieniu, więc jego losy pozostają nieznane. Czy odnalazł szczęście w miłości? Albo przynajmniej w kartach? Wiemy tylko, że na pewno nigdy nie zasiadł na wawelskim tronie. A kopiec Wandy? Wisła odsunęła się od niego dalej na południe, a Kurhan otoczyły najpierw wieś Mogiła. Nazwana tak na pamiątkę miejsca spoczynku królewny i jej tragicznie zakończonego żywota. A potem miasto i w końcu dzielnica Krakowa, Nowa Huta. Nazwana tak na pamiątkę wielkiego kombinatu metalurgicznego, założonego w sąsiedztwie, który pewnie niedługo swój żywot zakończy. A kopiec Wandy jak stał, tak stoi. I trwa. W dowód prawdziwości legend, które właśnie usłyszeliście.